Szczęść Boże, moi drodzy, drugi odcinek naszych adwentowych rekolekcji, drugi tydzień adwentu. Tak jak tydzień temu obiecywałem, dzisiaj zajmę się kwestią tego, co być może jest w ogóle najtrudniejsze, kiedy pytamy o relację Boga i świat, to znaczy cierpienia. Wiecie, jeden z powodów, dla którego można w Boga zwątpić, można zwątpić w Jego dobroć, w Jego miłosierdzie, jest to, że ten świat jest pełen cierpienia. I jak mówimy pełen cierpienia, to możemy mieć do tego różny stosunek emocjonalny, czasami możemy być piękni, zdrowi i bogaci. I wtedy on jest pełen cierpienia trochę na zewnątrz, i potem zależy od wrażliwości, bo nawet jeżeli człowiek sam nie jest dotknięty cierpieniem, może przeżywać mocno cierpienie drugiego, ale to jest na zewnątrz. No ale dla wielu, jak mówimy, świat jest pełen cierpienia, to brzmi, moje życie jest pełne cierpienia. I to jest temat, z którym nie można się nie zmierzyć. Znaczy, on jest rozdzierający, on jest trudny, i on stawia wobec nieraz ciężkiej próby, bardzo ciężkiej próby, nasze myślenie o Bogu, zwłaszcza o Jego dobroci, o Jego miłosierdziu. Jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego moje dziecko umarło? Jeżeli Bóg jest dobry, dlaczego zachorowałem na raka? Jeżeli Bóg jest dobry, dlaczego cierpię na jakąś tam chorobę ileś już lat? Jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego jest tyle nieprawości na świecie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To pytanie jest rozdzierające. I im bardziej dotykamy tajemnicy zła, czy to zła w sensie moralnym, czyli złych ludzi, czy też zła w sensie nieszczęścia, tym bardziej to pytanie się będzie stawało rozdzierające. Ja podejrzewam, że teraz przy okazji COVID-u i tej całej niepewności i wielu nieszczęść osobistych związanych z chorobą, śmiercią bliskich, ale w ogóle wszyscy jesteśmy ponapinani nagle do sielskiego naszego zasadniczo życia wkradła się gigantyczna niepewność, lęk i tak dalej, i tak dalej. I łatwo jest dojść do tego pytania, albo przynajmniej do wołania, Boże, czemu nic nie robisz w ogóle? No to jest kolejna rzecz, tak? Jeżeli Bóg to widzi, to dlaczego? Dlaczego niczego nie zrobi? I moi drodzy, mówiąc o tym, ja od razu właściwie muszę powiedzieć, że polegnę na tym, to znaczy polegnę na tym temacie. Bo my nie mamy odpowiedzi takich, które by były intelektualnie zadowalające. Coś tam, wiecie, za chwilę spróbuję powiedzieć, ale jeżeli zaczniemy od tego, co Bóg na to, to musimy na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Pierwsza to jest początek tego, jak Bóg zaczyna rozmawiać z ludźmi na ten temat. Księga Hioba. Kojarzycie zapewne, Hiob popada w nieszczęście. I to jest pokazane jako próba. Znaczy, Bóg wystawia na próbę jego wierność. Hiob był bez grzechu. Oczywiście to jest opowiadanie dydaktyczne, czyli tak naprawdę nie chodzi o to, że to jest historia prawdziwa, tak zwana, tak, z faktycznej historii wywiedziona, raczej wymyślona na potrzeby pewnego morału. Hiob jest bez grzechu. W związku z tym on jest zdziwiony, znaczy, dlaczego spadło na mnie nieszczęście. To były czasy, kiedy jeszcze było mocne przekonanie, że Bóg w ogóle zarządza szczęściem i nieszczęściem w ten sposób, że jak ktoś jest mu wierny, no to mu błogosławi, daje mu wszystkie dobre rzeczy. Jak ktoś jest grzesznikiem i nie jest mu wierny, no to spotkają go nieszczęścia. Hiob Bogu jest wierny i spada na niego straszliwe nieszczęście. I on zaczyna zadawać te pytania wszystkie. Te wszystkie pytania, które można zadać wtedy. Boże, w ogóle, co to jest? Tak? Nie zgrzeszyłem.
Kiedy tak lamentuje, jeszcze przychodzą do niego przyjaciele. Na przyjaciół można zawsze liczyć. I ci przyjaciele mówią, ale na pewno zgrzeszyłeś w ogóle. Tylko się nie chcesz przyznać, zrób porządnie rachunek sumienia, bo na pewno zgrzeszyłeś. A on mówi, nie zgrzeszyłem. No już poczytajcie sobie całą księgę, ale końcówka. Ja pamiętam, jak pierwszy raz świadomie tę księgę czytałem sam, to mi ręce trochę opadły, w tym sensie, że ostatecznie przychodzi Bóg. Jakby już umęczony tym Hiobem, tym marudzeniem i tak dalej. Przychodzi Bóg. I należałoby się spodziewać jakiejś odpowiedzi. Jedyna odpowiedź, jakiej Bóg udziela, brzmi mniej więcej tak, Hiobie, i tak tego nie pojmiesz. To znaczy, nawet gdybym próbował ci to wyjaśnić, to nie masz szans, bo ty jesteś stworzeniem, a ja jestem Bogiem. Jesteś na to za krótki. Czy ty byłeś wtedy, kiedy rozwieszałem jutrzenkę na niebie i tak dalej, i tak dalej. Czy jakby Stwórca mówi, porządek stworzenia, który ustanowiłem, on nigdy nie będzie dla ciebie, człowieku, zrozumiały. I księga chyba tak się kończy właściwie, to znaczy kończy się oczywiście happy endem, to znaczy Hiob odzyskuje rodzinę, dobra i tak dalej, ale Bóg nie udziela odpowiedzi na fundamentalne pytanie tam zadane, to znaczy dlaczego ten Hiob cierpiał. Czy jest coś dalej, to znaczy czy Bóg mówi coś więcej na ten temat? Myślę, że w pewnym sensie cały Nowy Testament jest o tym. Tak sobie myślałem nad tym, przygotowując się do tej konferencji. I jedna rzecz mi się bardzo mocno jakoś tak wyświetliła w głowie. Mianowicie, jeżeli się przychodzi do cierpiącego człowieka, to on ma te wszystkie pytania oczywiście. Ale tak naprawdę potrzebuje w pierwszym rzędzie najczęściej obecności, przytulenia, bliskości. Wiecie, jak przyjdziecie do człowieka cierpiącego, to nie wyciągajcie traktatu filozoficznego na temat sensu cierpienia. Błagam, nie. Trzeba wziąć za rękę, trzeba przytulić, trzeba pomilczeć, trzeba posiedzieć, trzeba poprzeżywać ból i cierpienie, trzeba się popłakać. Tak? Papież Franciszek jakiś czas temu napisał przepiękne słowa o tym, co o nas mówi nasza zdolność do płakania z cierpiącymi. Jeżeli idziemy do cierpiącego, to tam trzeba po prostu pobyć. Bo jemu, wiecie, nawet jakby było jakieś wyjaśnienie intelektualnie pożyteczne, tak, to jemu nic nie da. Jemu wtedy jest potrzebne coś innego. Jemu jest potrzebny okład z człowieka. I myślę, że to jest istotny moment. Co robi Bóg wobec naszego pytania o sens, a właściwie wobec wszystkich naszych pytań, przychodzi do nas jako człowiek. Się przygotowujemy do świąt wcielenia, przygotujemy się do Bożego Narodzenia, no ale to do tej tajemnicy świętowania się przygotowujemy, to znaczy Bóg decyduje się nie zrzucić nam księgę, instrukcję obsługi do świata, zawierającą odpowiedzi. Przychodzi z nami pobyć. Przychodzi z nami podzielić los. Przychodzi do tych wszystkich doświadczeń, które są doświadczeniami codzienności. I mówi, jestem z wami, i blisko, i w ogóle wam jeszcze coś powiem o tym, jak warto żyć. Ale jestem. I tak sobie myślę, że kiedy pytamy, Boże, gdzie Ty jesteś, jak ja cierpię, to odpowiedzią ostateczną Boga jest krzyż Jezusa. Czy to jednak jest tak, że w Jezusie Bóg przychodzi do środka naszego cierpienia? My byśmy oczywiście chcieli, żeby je usunął raczej.
Bo to, wiecie, może w was być bunt wobec tej odpowiedzi, tylko innej nie mamy. Bóg czasami usuwa cierpienie, czasami daje uzdrowienie, czasami daje błyskotliwego lekarza, który doprowadza do zdrowia, a czasami nie. Ale odpowiedź, której udzielił, to jest odpowiedź, która ma postać krzyża. I tego nie ominiemy w żaden sposób. Znaczy nie zasypiemy tego żadną intelektualną gadką. Bóg po prostu wziął, cierpiał i przeszedł przez śmierć. Tak jak my tego doświadczamy. Ja myślę, że to jest dokładnie to, o czym mówiłem. To znaczy, jak Bóg przychodzi do nas, to on nam nie robi traktatu, w którym wszystkie elementy będą pasować i dostaniemy super wyjaśnienie wszystkich aspektów rzeczywistości. Przychodzi Jezus, opowiada przypowieści o owcach i w ten sposób rozjaśnia świat. I robi jeszcze coś. I to jest jeszcze trudniejsze, myślę, nawet niż ta ostateczna odpowiedź, a mianowicie nas posyła do cierpienia świata. Nas posyła do cierpienia świata. Ojej, to jest wariatkowo. Ja myślę, że to jest sprawa, od której uciekamy też indywidualnie, trochę jako Kościół też, jako instytucja, że Bóg nas posłał do cierpienia. Przecież te wszystkie przypowieści Jezusa, to o tym, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. No to jest o tym. My jesteśmy posłani do świata, żeby być przy cierpiących. I to jest w ogóle nasza misja i od tego zależy nasza przyszłość, Królestwo Boże. Od tego zależy, na ile wytrwamy przy cierpiących, na ile przy nich będziemy. Jakbyśmy byli przedłużeniem tej odpowiedzi Boga, która się objawia w krzyżu Jezusa, będziemy z wami, będę przy tobie w cierpieniu. O, to jest nasze powołanie. Wiecie, my wobec ludzkiego cierpienia mamy odruch ucieczki. Ewangelia nas zachęca do odwrotnego kierunku. Rozejrzyj się za cierpiącym, idź do niego, bądź z nim. To też jest odpowiedź Boga na cierpienie, posłanie nas. A oczywiście będziemy najsłabszym ogniwem w tej odpowiedzi najprawdopodobniej. Ale ta odpowiedź nie jest teoretyczna, to znaczy jak pytamy, gdzie jest Bóg wobec cierpienia. To on jest na krzyżu, ale powinien być przy cierpiących, w miłujących braciach. I to, jak żyjemy jako chrześcijanie, to czasami jest słabizna. Tu się trzeba nawrócić. To jest kolejny wątek rekolekcyjny. Moi drodzy, jeżeli w nas nie ma wrażliwości na cierpienie, takie, że jestem w stanie pójść i pobyć, to mamy kłopot. Bardzo poważny jako ludzie, którzy się mienią uczniami Chrystusa. Oczywiście może ktoś zarzucić, że to jest teraz przerzucanie odpowiedzialności na nas. No okej, ale jeżeli jesteśmy ciałem Chrystusa, rzeczywiście Jego członkami, no to przez nas się będzie przelewać Duch Święty z mocą do tego, żeby przynieść ulgę cierpiącemu. Niekoniecznie dając mu zdrowie, ale dając mu doświadczenie miłości. Ja myślę, że czasami to jest o wiele ważniejsze. Wiecie, człowiek, który umiera zdrowy, bo prędzej czy później i tak umrze, bez doświadczenia miłości w życiu, to jest człowiek, który będzie umierał z trudem. Będzie umierał z trudem. Wiecie, trochę zdarzało mi się być przy ludziach, którzy umierają częściej niż przeciętni ludzie, podejrzewam. I widziałem ludzi, którzy odchodzili
w wielkim nawet cierpieniu, w tym sensie, że na skutek długotrwałej choroby i z bólem, i pod anestetykami, i tak dalej, i tak dalej. I mówię, księże, doświadczyłam tyle miłości w życiu, że już wiem, dokąd idę. To jest cytat. Ja pamiętam, jak to usłyszałem, to był koniec. To znaczy, wiecie, umierający człowiek, który właściwie powinien myśleć o tym, że go boli wszystko, bo faktycznie go boli, tak? On w ogóle mówi o wdzięczności jakiejś. Jezu, nie? Ale to jest fundamentalny cud tego, co się dzieje. Znaczy, Bóg przychodzi i daje nam siłę miłowania wobec cierpienia, na przekór cierpieniu, w środku cierpienia. Zatem nie oczekujmy zadowalającej odpowiedzi teoretycznej. Próbujmy być odpowiedzią praktyczną. Nie? Bo my byśmy chcieli dostać odpowiedź. A my nią jesteśmy. My jesteśmy odpowiedzią Boga na cierpienie świata. Bo my jesteśmy posłani do tego, żeby to cierpienie podnosić. Poważne zadanie. To prawda. Tak. I można się z Bogiem nie zgadzać co do tego pomysłu. A ja zachęcam do tego, żeby się zgodzić i żeby spróbować tak żyć. Bo tam prawdopodobnie w tym szaleństwie jest metoda, to znaczy, że to przejście przez to doświadczenie troski, ono nas zmienia w sposób założony przez Boga, to znaczy jeżeli jest jakaś celowość w tym wszystkim, czasami widzimy świat jako bezsens, może tak jest, tak, ale z tego szaleństwa ewolucji wyłaniamy się my, wyłania się mnóstwo rzeczy takich, które nam pozwalają się zachwycać. Być może z tego szaleństwa ewolucji wyłania się też cierpienie, które jest szansą w ogóle, żebyśmy byli lepszymi ludźmi. Ja nie mówię, że cierpienie jest dobre. W sensie jego przeżywanie uszlachetnia za każdym razem. Nie. To jest ciężka walka. Ale jeżeli ten, który cierpi mniej albo nie cierpi w jakiś dramatyczny sposób, potrafi iść do cierpiącego, to jest zawsze cud miłości, który zmienia świat, który przemienia świat, po którym świat jest inny. Och, moi drodzy, oczywiście są trzy sprawy, o których trzeba jeszcze powiedzieć, jakby mówiąc o tym intelektualnym próbowaniu mierzenia się z tym problemem. Jednym zacząłem trochę mówić już, mianowicie zdaje się, że jeżeli popatrzymy na nasze doświadczenie cierpienia, to co nas nieraz boli, co nam utrudnia życie, ma swoją wewnętrzną sensowność i celowość i pożyteczność nawet. Ból. Wiecie, ból nie jest przyjemny, nikt nie lubi, jak boli. No ale medycyna już dawno zauważyła, że ból ma swoje miejsce, sensowne zupełnie, w funkcjonowaniu organizmów żywych. Bo ból sygnalizuje problem. I pozwala na reakcję na ten problem. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy medycynę. Zaczyna nas boleć, wiemy, że coś jest nie tak. Wyobraźcie sobie, jaki kłopot w życiu mają te osoby, które mają zaburzoną percepcję bólu. Nie wiedzą, że im się psują zęby. Będzie za późno, to znaczy mogą umrzeć od tego, że ich nie bolało. Zatem trochę musimy odróżniać nasze przeżywanie i jakby ocenę tego, co jest dla mnie
przyjemne, nieprzyjemne, pożyteczne, niepożyteczne na krótką metę, od tego, co jest jakby wewnątrz mechanizmu całego tego procesu biologicznego, z którego jesteśmy albo którego jesteśmy częścią. Bo rzeczy, które, tak jak ból na przykład, wydają nam się zdecydowanie złe, jednak mają swoją wewnętrzną celowość i ich usunięcie jakby systemowe mogłoby prowadzić do konsekwencji niewyobrażalnych w ogóle i trudnych do przewidzenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz dotyczy takiego filozoficznego podejścia i czegoś, co postrzegli filozofowie naprawdę już bardzo dawno. Znaczy, świat, żeby istnieć, nie może być tak samo doskonały jak Bóg, bo niczym by się od niego nie różnił. To będzie strasznie abstrakcyjne teraz, co powiem, ale są takie umysły, które potrzebują także czegoś takiego. Gdyby świat był taki sam jak Bóg, to nie byłby światem, byłby po prostu Bogiem. Żeby być, musi być od niego inny, a to inny nie może oznaczać lepszy. W związku z tym jedyna opcja jest taka, że świat musi być w swoim istnieniu gorszy trochę od Boga. I to gorszy zatem jest ceną w ogóle istnienia świata. Abstrakcyjne to jest ok, ale jeżeli pomyślimy od tej strony, to możemy ustalić jakby przyczynę defektu pewnego, który w świecie jest. To znaczy, on nie jest ten świat jeszcze doskonały. On nawet udoskonalony w królestwo nie będzie tożsamy z Bogiem. Będzie bardzo blisko i tak dalej, i tak dalej. Ale być może ta cena wszechświata, istnienia wszechświata, przepraszam, objawia nam się w sposób niezwykle uciążliwy nieraz. I tą cenę płacimy, nie wiedząc o tym. Teraz oczywiście są ludzie, którzy mówią, ja nie chcę żyć. A w związku z tym ja absolutnie nie chcę płacić tej ceny. I czasami ludzie w poważnym cierpieniu dochodzą do tego punktu. I tu wracamy do punktu pierwszego, to znaczy do momentu, w którym trzeba przy nich być. Także w tej desperacji, także w tej złości. Ale wracając. Gdyby ta cena była jakby tylko taka i nie wplątałby się w to jeszcze człowiek ze swoimi wolnymi decyzjami, to by było pół biedy. I tu dochodzimy do trzeciego poziomu. Jeszcze jest ludzki grzech i konsekwencje ludzkich decyzji, które wchodzą w świat i sprzęgają się z ową niedoskonałością i ją mogą wzmacniać nieraz boleśnie. Dzień temu mówiłem o wątkach ekologicznych. Część to jest z chciwości po prostu, tak? Chcemy sobie przyoszczędzić, w związku z tym palimy gorszej jakości paliwem, albo jesteśmy leniwi, nie chce nam się tak naprawdę segregować odpadów i coś tam jeszcze. Ludzki grzech, już nie mówię taki jak morderstwo, jak ludobójstwo i tak dalej, potrafi czynić ten świat strasznym. Ci, co pamiętają wojnę, czasy komuny, to wiedzą, że naprawdę można świat uczynić strasznym, podejmując masowe serie złych wyborów, albo nie mając odwagi się przeciwstawić i tak dalej. Zatem ludzki grzech jest trzecim elementem, który ten świat psuje.
I w pewien sposób być może sprzęga się też z pierwszym, bo to, że jest sprzężone z niedoskonałością świata, tak? Czyli że palimy i z tego się kopci, w związku z tym sam dym i samo to zjawisko jest częścią świata, ale my palimy gumą na przykład, albo plastikami, tak? To już nie są naturalne materiały. Myśmy je wymyślili, nie powinniśmy ich palić, ale je palimy, bo tak jest na przykład wygodniej. Sprzęga się grzech z niedoskonałością, ale prawdopodobnie sprzęga się też grzech z poznaniem. Mianowicie, gdybyśmy nie zgrzeszyli, tego nie wiem, ale gdybyśmy nie zgrzeszyli, być może mielibyśmy znacznie bardziej wyraziste poznanie tego, które rzeczy tak naprawdę są dla nas dobre, a które rzeczy są złe. Być może o wiele wcześniej byśmy rozpoznali to, że ból jako część mechanizmu świata jest dobry. Być może gdybyśmy nie byli egoistami w różnych wymiarach, mielibyśmy znacznie lepszą ochronę zdrowia już dzisiaj. Być może gdybyśmy nie byli samolubni narodowo i przez całe wieki nie prowadzili wojen, w ramach których niszczyliśmy wszystko, co się dało, tak? Marnotrawiliśmy zasoby, ludzkie życie, geniuszy mordowali itd., itd., to bylibyśmy zupełnie gdzie indziej w walce z cierpieniem dzisiaj. Oczywiście to jest gdybanie, nie wiemy tego, tak? Ale coś jest na rzeczy. To znaczy, ten świat jest naznaczony grzechem i nasza zdolność do rozumienia go też jest osłabiona przez to, że grzeszymy. Nie że ja grzeszę i w związku z tym nie ma jakiegoś odkrycia, w sensie, nie wiem, tak, jestem leniwy i czegoś tam nie robię i po drugiej stronie jest jakaś katastrofa. Natomiast wojny i tak dalej doprowadziły do tego, że jednak cofaliśmy się w rozwoju i ginęły miliony ludzi, którzy mogli coś wnieść w świat, w sensie także kreatywnego i poprawiającego jego funkcjonowanie. Konkluzja, moi drodzy, jest taka, że odpowiedzi intelektualne, jakkolwiek pewne mogą być, to one znajdą dziesiątki obiekcji. Jeżeli tak słuchaliście tych ostatnich kawałków z lekkim politowaniem, to okej, nie dziwię się. To nie są odpowiedzi, które mogą do końca zadowolić, zwłaszcza człowieka, który doświadcza cierpienia. Ale to nie jest ostateczna odpowiedź Boga. Ostateczna odpowiedź Boga to jest Jezus Chrystus. I nie ten na krzyżu. Uwaga, uwaga, bo wcześniej mówiłem, że to jest definitywna odpowiedź Boga, ale ostateczna odpowiedź Boga, taka całkiem na końcu, to jest otarcie wszelkiej łzy. To znaczy, my jednak, i to warto w sobie trzymać, idziemy przez ten świat jako przez świat, który jest jednak prowizorką. I cierpienie ma zostać przezwyciężone z tego świata. I te, które jest związane z grzechem, i te, które jest związane z niedoskonałością, Bóg ma otrzeć wszelką łzę z naszych oczu. To jest nadzieja chrześcijańska, że Bóg otrze wszelką łzę. I że tam będzie życie wieczne, po zmartwychwstaniu. Czyli my jednak tu żyjemy w prowizorce. Narracja oczywiście w związku z tym jest taka, że tę prowizorkę po prostu trzeba być może przetrzymać. Ona nas ma udoskonalić. Ona nas ma wytrenować. Być może trzeba powiedzieć tak, to jest survival, tak? Jesteśmy na etapie obozu treningowego. Musimy okrzepnąć, tak, żeby być gotowymi do Królestwa. Jeżeli będziemy okładać naszych bliźnich miłością, jeżeli będziemy przedłużeniem Chrystusa, który się o nich troszczy, to będziemy gotowi na Królestwo. I ono jest docelowe. Dopiero ono. Dlatego w Adwencie
naprawdę powinniśmy wołać bardzo intensywnie: Maranata, przyjdzie Jezu Panie, ale nie tylko w Adwencie. Nic lepszego nam by się nie mogło zdarzyć, jak powtórne przyjście Chrystusa, bo wtedy nastanie Królestwo Boże i wtedy Bóg przezwycięży wszelkie cierpienie. To będzie dopiero to, będzie ostateczna odpowiedź. Wiecie, jakby fajnie było, żeby jakby to przyszło dzisiaj. Nie musiałbym nagrywać następnych dwóch odcinków. Przepraszam. Wiecie, lenistwo podgryzę nawet proboszczów. Miejcie spokojny dzień, udany wieczór. Niech Wam Bóg towarzyszy we wszystkim dobrym. Do usłyszenia, zobaczenia. Z Bogiem.